Zazwyczaj siostry, ta dzisiejsza tajemnica to niezwykle trudna tajemnica, tajemnica Trójcy Świętej. Nie do pojęcia, jak to możliwe, że właśnie Bóg jest jeden, jeżeli chodzi o swoją naturę, ale jednocześnie są to trzy osoby boskie, tak jak nas uczy katechizm, ta nasza wiara właśnie w trójjedynego Boga. Coś, co jest nie do pojęcia, a jednak tak naprawdę każdego dnia tę wiarę wyznajemy właśnie wtedy, kiedy czynimy znak krzyża, właśnie mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczmy, czasami może to nasze wyznanie wiary gdzieś tam już umyka, jest ten znak krzyża, wzywanie tych trzech osób Bożych gdzieś tam może bezwiednie nam już ucieka, ale jednak tę wiarę wyznajemy. Warto może dzisiaj skorzystać z tej propozycji Kościoła, bowiem właśnie raz na rok chce nam dać takie przypomnienie, chce nam zwrócić uwagę właśnie na tę wiarę w Trójcę Świętą. I jest to coś rzeczywiście trudnego do wyjaśnienia, chociaż może warto spróbować chociaż tak trochę przedstawić, że są to te trzy osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Bóg Ojciec, który jest stworzycielem świata, ten, który w Starym Testamencie, można powiedzieć, jest gdzieś tam na wierzchu, widzimy najbardziej jego działanie, chociaż gdzieś tam też Ducha Świętego, można powiedzieć, widać. Duch Boży unosi się nad wodami wtedy, kiedy Pan Bóg stwarza świat swoim słowem. Tym słowem jest Jezus oczywiście, Bożym Słowem, które przychodzi później na świat, Słowo, które staje się ciałem, więc widzimy, że ta Trójca Święta od początku jest widoczna w Słowie Bożym, ale Stary Testament to taki czas Boga Ojca. Uświadamiamy sobie dzisiaj, że jesteśmy dziećmi tego naszego Ojca. Syn Boży, który dał nam zbawienie, ten czas Nowego Testamentu, to wyczekiwanie na Jego przyjście, na ten dar zbawienia, odkupienia człowieka, który gdzieś tam się pogubił w tej relacji z Bogiem Ojcem, gdzieś nie przyjął tej miłości, gdzieś ten grzech powodował, że ciągle łamał to przymierze. Tak wiemy, wyglądał przecież czas Starego Testamentu. I Duch Święty, który działa dzisiaj w Kościele, jest nam dany na to nasze życie, na tą naszą pielgrzymkę. Działa w Kościele, ale działa także w każdym z nas, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc zobaczmy, że ta tajemnica Trójcy Świętej, ona koresponduje z całą historią zbawienia, właśnie ze Starym Testamentem. Bóg Ojciec, możemy go nazywać naszym Ojcem, Syn Boży w Nowym Testamencie i Duch Święty teraz w tajemnicy Kościoła i w tajemnicy mojego życia. Tydzień temu żeśmy to szczególnie świętowali. I te trzy osoby boskie, mówi o tym, szczególnie nam przypomina Ojciec Święty Franciszek, mówi o nich tak, że Bóg Ojciec i Syn Boży to ci, którzy się wzajemnie kochają w tej ich relacji, a Duch Święty jest właśnie tą miłością. I zobaczmy, co się dzieje w tej tajemnicy Trójcy Świętej. Najpierw w tym naszym wejściu do Kościoła, bo każdy i każda z nas zostaliśmy ochrzczeni właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Weszliśmy do Kościoła, staliśmy się dziećmi Bożymi, ale myślę, co najbardziej warto i jest ważne, żeby to dzisiaj podkreślić, to żeśmy weszli w tę komunię, czyli w te relacje tych trzech osób Bożych, w tę miłość, jaką oni mają do siebie. Jesteśmy pociągnięci. Tego też się nie da wytłumaczyć. Ale my dzisiaj chcemy w sobie wzbudzić tę wiarę, że my tam rzeczywiście w to życie Trójcy Świętej, dzięki Kościołowi, dzięki sakramentom, przede wszystkim przez sakrament Chrztu Świętego, później bierzmowania, przez każdą komunię świętą, przez każdą spowiedź, jeżeli trzeba, namaszczenie chorych, przez sakrament małżeństwa, w jakim wiele osób trwa, przez sakrament kapłaństwa, jesteśmy wszczepieni w tę miłość Bożą. Jak Słowo Boże mówi, i nic nas nie może odłączyć od tej miłości Chrystusowej, ani ucisk, ani prześladowanie, ani żadne utrapienie. Więc to jest taka kotwica. Trójca Święta to jest właśnie taka,
takie miejsce, gdzie my przez Kościół jesteśmy zakotwiczeni. I tego nie da się wytłumaczyć. Sam tego nie rozumiem, tak można powiedzieć. Nie da się tego pojąć. Ale jakże piękne jest to, że możemy wierzyć w niepojętego Boga, we wszechmogącego Boga, który naprawdę kocha każdą i każdego z nas. Świat nam dzisiaj przychodzi z taką pokusą, że Bóg cię nie kocha, że Bóg wymaga, że Bóg mówi, nie wolno tego, lepiej tego nie robić, bo to jest grzech, bo to jest przykazanie, że ja ci je dałem, ty masz je przestrzegać. Dzisiaj w pierwszym czytaniu o tym słyszymy właśnie. Strzeż jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie. Dzisiaj świat inaczej rozumie miłość. Świat czasem rozumie miłość jako pobłażliwość, jako miłość, która jest takim wypaczeniem, jakąś taką kopią czegoś, co do końca nie będzie miłością, ale tylko jakimś zauroczeniem, jakimiś takimi emocjami, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Więc dzisiaj słyszymy o Bogu, który stworzył świat, stworzył każdego z nas, dał nam swojego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu i daje nam Ducha Świętego po to, żebyśmy mieli też siłę się wzajemnie miłować. Bo to też jest ważne, żeby dzisiaj wyjść z tej świątyni pociągniętymi przez to słowo, przez tę naszą modlitwę i zobaczyć, że my także żyjemy we wspólnocie. Tak jak Trójca Święta jest wspólnotą osób bożych, tak my żyjemy w naszych wspólnotach, przede wszystkim w małżeństwach, w rodzinach, w tym wszystkim, co przeżywamy na co dzień jako nasze najważniejsze relacje. Zobaczmy, jak dzisiaj istotne jest to, żeby naprawdę tam zaprosić Trójcę Świętą, żeby nauczyła nas kochać, żeby dała nam uświadomić sobie, że my jesteśmy w tej miłości Pana Boga wszczepieni. I to wtedy przemienia życie, bo to uświadomienie sobie, że tak jest naprawdę, uwierzenie Bogu, że tak jest naprawdę, o czym sobie dzisiaj mówimy, ono otwiera serce do powiedzenia Panu Bogu, chcę. Chcę być z Tobą w relacji. Wiem, że tam już jestem, ale chcę, żeby to we mnie jeszcze bardziej zaczynało owocować, także wobec moich najbliższych. Spróbujmy dzisiaj naprawdę, a tym bardziej wtedy, kiedy każdego dnia ten znak krzyża czynimy, o tym sobie przypominać, o tej trudnej tajemnicy, ale w tę trudną i przepiękną tajemnicę Bożej miłości jesteśmy wszczepieni, w te relacje z Panem Bogiem. Więc słuchajmy dzisiaj głosu Pana i pocieszajmy się tą piękną prawdą, że Bóg naprawdę nas kocha i nic ani nikt nie jest w stanie tego zmienić. Prośmy w ciszy o to, żebyśmy nigdy w to nie zwątpili.